Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Subnautiki Below Zero. Kochani, gonią mnie stalkery 2. Chciałem jednego dziabnąć przy pomocy motoru, ale Snowfoxa, ale uciekli, dobrze. Znaczy, dziabnąłem go tam ze 4 razy w sumie. Natomiast, kochani, jesteśmy tu na lądowisku i wiem już mniej więcej, jak iść. Dobra, tam jest ten. Tam jest wejście i tym wejściem, po prawej stronie, trzeba wejść na górkę. Właśnie. Pytanie, czy tam do jaskini się szło? Wydaje mi się, że tak. Nie. W sumie nie, chyba nie. Wyłączmy światło. I tu... I tu na górę, no, tędy. Jeszcze sobie naprawimy Snowfox. Nie, dobra, Snowfox jest naprawiony. Dobrze. I tu, kochani... No, tu trzeba uważać. Tu w prawo. Czy tu w dół? Właśnie nie wiem. Tu. Bo tu jest skrzynka nieotwarta jedna. Kostka się odżywcza przyda. Tędy tu, ała. Flara się może przydać. I chyba... Chyba tymi jaskiniami... Nie. Włączmy sobie latarkę. Chyba nie tędy. Chociaż... Jest latarnia, więc byli nasi. Na razie Snowfoxa nie będę używał. Chyba jaskiniami jednak. Tu. Tak, tu jeszcze Snowfoxy. I tu, kochani, musimy zejść na dół. Właśnie tędy. Tam nic nie ma. Znaczy, nie byłem tutaj. Jestem teraz pierwszy. I tutaj niestety trzeba się zanurzyć. Więc... Więc hops. Nie chcę żadnych map, nie chcę nic. No i tutaj jestem po raz pierwszy. W ogóle jakby... No trzeba będzie, kurde, obadać to wszystko. I tu się wypływa, kochani, do miejsca, do którego potrzebujemy się dostać. A mam sporo zapasu tlenu, więc to nie problem, chyba. Tamo. Nie wiem, czy tu nie byliśmy kiedyś. Zresztą wszystkie te miejsca wyglądają podobnie, nie? Tak, i tu jest, tu. O. I według mnie powinniśmy być... Tu. Tutaj wypłynęliśmy i jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Według mnie. Dobra, zostawmy to. Nie wiem, czy Snowfox się przyda. Wydaje mi się, że tak. Ładnie tu. Tu coś jest? Nie. Dobra. Ruchy. Jeszcze obadajmy tu. Na tyłach coś może być? Nie, to jest po prostu przejście to samo. Tu się topi. Sopel. Kolejny Snowfox, wiecie co? Weźmy tego Snowfoxa jednak. On się, kurde, kończy niestety. W sensie, mało ma mocy. Ale trudno. Mamy w razie czego teleportację. No właśnie. I kochani, docieramy tutaj, jak widać. Już powolutku. Do tego miejsca właśnie z tymi drzewami, nie? Także tutaj jesteśmy, nie? Tędy. Natomiast, kochani, tu gdzieś powinna być jakaś wieża? Bo ją widać, nie? Na tej mapie. Tu. Chodzi mi o to. Jestem tutaj po raz pierwszy. Po prostu tylko zobaczyłem, jak tutaj się dostać, bo wiem, że tu musimy się dostać. Ale... Wydaje mi się, że tam jest... Jest ta wieża. Dobra. Także sprint. No właśnie, no i kochani, jesteśmy, kurde, w miejscu, w którym nie byłem. No, biorę tego Snowfoxa teraz, kurde, za każdym razem, bo to nigdy nic nie wiadomo. Kiedy się przyda. Właśnie nie wiem, czy tam jest wejście, czy tutaj, czy co. Właśnie, warto by się może napić wody.
To jest oczyszczająca woda. Właściwie tabletka, dobra, mamy to. Sztaba odżywcza, git. No i chyba tyle tak naprawdę. W tym miejscu. Nie mogę tego zeskanować nawet. No dobra, to biegnijmy sobie tutaj. Mogę brzmieć trochę jakbym znał te miejsca, ale naprawdę nie znam. Naprawdę nie spoiluję sobie. Aż tak. Ochrona. Ciekawostka. O. No dziwne miejsce. Dobra, jest PDA. Pozdrowienia mi rodzina. A to ten parwan, ten szef ochrony chyba. Kto? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here and no. Rosita will say, "Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing." I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action. What happened here? Aha. I found many things here. Good among them. O kurde. Moment. Tu jest skaner zwykły. Tu jest naszyjnik. O, raport dochodzenia. Including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? A no właśnie, czyli kurde ten Parwanow, czy Parwanow został tutaj kurde przy wejściu do tej jaskini kurde. Znaczy no i nasza siostra, nie? Siostra Robin. Dobra, ten naszyjnik, kurde, nie wiem, czy on będzie potrzebny, czy nie, ale weźmy go. Mogę w sumie wziąć. No właśnie. No dobra, kurde. No to wiemy, jak zginęła siostra. No ale, kurde, ten tu. Are your feelings confused? I'm detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned, worried. I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Jak pamiętamy, kurde,
Ona chciała właśnie zawalić jakąś jaskinię, pamiętacie? Sealed the Cave i wydaje mi się, że to była właśnie ta jaskinia. I tutaj mamy, kurde, nie wiem, jakiegoś stwora, nie wiem, czy to jest jakiś lewiatan, czy kto. Którego być może chciała tutaj zamknąć, ale dlaczego? Bo tu mamy jakieś, kurde, krosty na nim. Czy to jest ta właśnie choroba, o której też mówiła? No tu jest pingwin ewentualnie do zeskanowania. Ekwipunki. No właśnie, moment. Tu jest, kurde, coś. Nie wiem, czy tam można na górę się dostać, czy nie. Przywołaj windę. No, przywołaj. Coś chyba nie działa. A nie, bo winda jest na dole, dobra. A tam jest jeszcze ten. Z wymiedzi. No oni tutaj też, kurde, badania jakieś prowadzili. Widzę. No nie, to myślałem, że to będzie jakiś, kurcze, lewiatan. Wolałbym chyba tego nie dotykać, ale... Zainfekowane krosty. Krosty infekcji Kara. Sugerują, że to jest ta bakteria. Aha, czyli to jest mniejsze, znaczy słabsza bakteria niż ta, która była wcześniej w jedynce, nie? Hymeisa prophetic. Further research is recommended. Czyli to jest faktycznie jakaś, kurde, bakteria, ale nie wiadomo jeszcze jaka. Ale sam skurczybyk. Zęby zamarzniętej istoty. Mięsa i kości, no to tyle, to wiemy. Zamarznięta czaszka. Skurczybyk. Dużo miejsca na mózg, ale nie ma mózgu za bardzo. Okej. Okay. Tryb czuwania. No właśnie nie wiem, czy tutaj można... coś włączyć, coś znaleźć, coś dotknąć. Włóż próbkę. Dobra, czyli wiemy, że prawdopodobnie trzeba będzie tutaj wrócić i to ogarnąć. No dobra, wejdźmy wyżej. No to jest już duża ta. Okej. Czyli to jest tyle tak naprawdę. O, zejdź z tej głowy. No dobra, więcej się chyba, kurde, nie dowiemy, więc wydaje mi się, że jakąś... trzeba będzie, kurde, mu wstrzyknąć coś, ale to... Nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje. No wiecie, to, że jest zamarznięty, to nie znaczy, że nie żyje. Mięsista siatka, włókno syntetyczne może się przydać. Tylko, że... No właśnie, nie mam, kurde, miejscówki za bardzo. Dobra, weźmy wodę. Bo to galareciak i spiralencja, nie? W jednym. Się coś, kurde, wydarzyło faktycznie. Coś się zawaliło tutaj. No nie wiem. No ale, kurde, lewiatan. Sporawy. Ale taki bardziej żabojadowy właśnie, nie wiem, czy to, kurde. Czy na ląd wychodził, nie? No bo... Brak... Nie, no trochę błon ma między palcami. No to takie wodno-lądowe stworzenie w sumie wygląda, nie? Skurczybyk. No dobra, ale mieliśmy się tutaj dostać i jesteśmy. Pójdźmy tutaj tunelem jeszcze. O, jest prąd. O! Szpon. Dobra. Tak, znaleźliśmy stworzenie w lodowcu. Tak, mogło wystraszyć wszystkich. O, 1000 lat temu chodził tutaj. No i zapadł się w ten lód. No i ten, ta bakteria Kara, czy coś, czy cokolwiek to jest. Tak, agresywna choroba. Aha, która w sumie wyniszczyła architektów na tej planecie. Ale nie jest jasne, czy zmutowane właśnie te... bakterie, powiedzmy, no te krosty, nie? Tak, czy są spowodowane po prostu śmiercią tej istoty, czy faktycznie zamarł, nie?
A, czyli do Omega po prostu te wyniki tych badań zostały wysłane, ale byliśmy w Omega bazie. No dobra. Cieszę się, że tutaj dokopali. Tu mieli się dokopywać pewnie. Dalej, ale się zakończyło. Tylko po co tam? Może taki długi. Nie, no dół jest długi skurczybyk. Jeżeli tu jest łapa, to na pewno tam. No. No dobra. Mamy to w sumie. Pytanie, czy mamy wszystko tutaj. Znaczy, wiemy, jak już dotrzeć tutaj, nie? Więc spoko. Ekwipunki zapełnione, ale mamy. Jesteśmy najedzeni. Pytanie, czy coś tutaj, kurde, ominąłem, czy nie. No jest ten pingwin, ale to. Zostawmy go w spokoju na razie. Bo to jest skaner, to nie. Dobra, pójdźmy jeszcze tędy. Nie wiem, gdzie dotrzemy, ale o. Security report. Creature still dead. Cave still burning. Aha. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead, cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now, what's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. No dobra. Czyli gościu tu patrolował, ale się nic nie działo. On zginął właśnie pod tym, nie? Pod gruzami. Natomiast pytanie, czy on zginął pod gruzami, dlatego że chciał na przykład powstrzymać Samantę, Aju, czy nie? Nie wiem. No dobra, jesteśmy tu. Pytanie, czy coś może tutaj jeszcze być poza tym, nie? Poza tą bazą, bo tak naprawdę w tym momencie mamy chyba zba... Aha. Oj, przestań. Pojedźmy tu, a coś jest. Tak, jesteś mądry? Właśnie, kwestia jest tego, że kurde, mógłbym tutaj... A, z bańki. Właściwie z... 16, dobra. Wiecie co? 16% tego. Spadamy. On się zepsuje, kurde, Snow Fox, będę musiał wracać z buta. Czyli tak miałem się... teleportnąć stąd. Ewentualnie, ale... mam nóż w ogóle? Mam. Come on. Dawaj na solo! Gdzie jesteś? Gnojku, tam. Dobra, to ja szybko naprawiam Snow Foxa. Tak, żebym go widział, tam jest. No. Ale słuchajcie, on jest niezeskanowany chyba. Akacja szronowa, nie, ta akacja szronowa nie była. Dobra. Dobra, gościu zabity. Całe szczęście. No i takie te kurde przygody tutaj. Mamy to, wejdź na Snow Foxa. No słuchajcie, atakuje mnie. Ja się tylko bronię. Tylko 36 kurde procent baterii mam. Więc tu trzeba będzie uważać troszkę. Wydaje mi się, że tam kolejnego widziałem. Nie, to są te małe. Małe są ok. No dobra.
Mogła to być reakcja obronna jego, nie? Że jesteśmy blisko małych i... I chronił je. Albo chroniła matka. Ale tu jest, widzę, drabinka. Dobra. Magnetyt, słuchajcie. Tak jakby ktoś poszukiwał magnetytu, to zawsze może przyjść tutaj. Dobrze. No to jest kombinezon cieplarniany, tu jest filtrak. No za dużo tego mam niestety. Ale magnetyt, kurde, bym wziął, bo ja... No w sumie wszystko wiemy. Dobra, wiecie co? Włóknistą siatkę zostawimy, weźmiemy trzy magnetyty. One się mogą jeszcze przydać. Do czegoś. Bardziej niklu bym też potrzebował, nie? Do tam jakieś rzeczy. No musimy zrobić na pewno... Te wszystkie tkanki i tak dalej. Tylko nie mogłem tego stworzyć. Nie wiem, gdzie to stworzyć. Tu jest ten tytan. No, parę rzeczy tutaj można sobie zebrać. I tu... Tu nie byliśmy. Tam jest jakieś przejście tajemne. Łatwiej mi się poruszać z budka niż nie z budka. O! No nie, tutaj można sobie po tytan przyjść ewentualnie, albo po tytan. Oj, tu jest przejście dla pingwina. Co tam może być, kurde? Nie mam pojęcia. No, to są takie... misje poboczne, niezwiązane raczej z niczym. Oho. Dobra. W sumie nie. W sumie weźmy to. I wracajmy powoli. No to są te... tutaj nie byliśmy. Tam jest jaskinia. A nie, nie mam miejsca, dobra. Jak mnie gościu obada i zobaczy, że tu jestem smacznym kąskiem. Nie, wydaje mi się, że tu byliśmy. Jak tu byłem, skoro to jest nie ten... Bo to nie jest przy tej... No nie. Nie byłem tutaj wcześniej. Bo bym wiedział, że tu, o, mamy jakieś drzewka, kurde, i że fajnie jest. No dobra, kochani. Wydaje mi się, że... to będzie, kurde, tyle, jeżeli chodzi o tę stronę. Tylko nie mam pojęcia, co teraz zrobić. No ja wiem, że trzecią tkankę muszę znaleźć, ale zastanawiam się, czy tkanka nie jest przypadkiem. Właśnie w miejscu, gdzie się przeteleportujemy. Tam na dół było przejście i tam było takie tajemne... Wśród tych, nie? Jakby to, kurde, powiedzieć. O, tam na dole. Tu? Gdzieś tu na dole? O, tu, no. Tu jest to takie to. Tu jest ta dziurka. Dobra, wiecie co? Tyle. Szkoda, że nie mogę, kurde, niestety zostawić tutaj jakiegoś sitraka albo coś. No właśnie, zastanawiam się, czy tu, kurde, bo to, tam była tu było przejście do tego, nie? Do tych kostek jonowych. Ale... Wszystkie te
tkanki, czy ogólnie części architekta były mniej więcej w pobliżu tych wszystkich, znaczy no tych przewodów, nie? Więc zastanawiam się, czy nie pominąłem czegoś tutaj. Albo po prostu byłem tutaj wcześniej, zanim się dowiedzieliśmy, że... Znaczy zanim fabułę zacząłem. Tam w 15 odcinku, czy w którymś. Stąd też moje takie... zaniepokojenie tym faktem. Wejdę tędy? Chyba nie. Tu jest drabinka. O! No właśnie. No tutaj byliśmy na bank parę razy. Ale... No właśnie. O, o, o! Aha. No właśnie, może tutaj jakoś coś na górę, gdzieś coś... Wiecie, tu coś będzie do zeskanowania, coś może nam ten Alan powie ciekawego o tym miejscu. To, że to jest winda, to wiemy. No właśnie, tu jest to przejście rozwalone. Może tu jakąś... No bo to otworzyłem na bank. Byliśmy tutaj nawet, żeby to otworzyć. Tylko gdzieś to nam przeniosło w jakieś miejsce, wiecie co? Przeniesiemy się tym miejscem. No, mamy tę kostkę teleportacyjną jeszcze, więc spokojnie. To jest dobrym pomysłem, żeby zrobić ten układ teleportacyjny. No tu jest to. Z niesamowitym czerwiem. Więc przejdźmy przez tę bramę. Międzywymiarową. I... Bo nie pamiętam, gdzie to nas wyrzuci. Okej. Nie. Z tyłu nic. No jesteśmy nadal, kurde... w lodowcu. Nie wiem, czy to nie jest ta. Tak. Fi. No to w sumie... Ała. No to w sumie, kurde, to jest blisko siebie. To wszystko. No i tam się wchodzi ten, jaskiniami. Zresztą widzieliście. Trzeba po prostu wyjść z tej bazy i iść tam do góry. Żeby dotrzeć tam, gdzie byliśmy. Pingwinki, pingwinki. Bzdurki, bzdurki. No dobra, kochani. Nie mam pojęcia, gdzie organy architekta mam znaleźć. Wydaje mi się, że to gdzieś zrobiliśmy. Łóżko Danieli i nie tylko. No. Także po prostu jestem w kropce. Ale to jest taki w sumie dobry moment też na zakończenie tego odcinka. Także kochani, serdeczne dzięki za uwagę. No ja wiem, że są te odcinki krótsze, ale wydaje mi się, że są bardziej skondensowane. Że no może poza tym, że biegaliśmy po tej bramie, w której byliśmy już. Ale tak, żeby zobaczyć to nowe miejsce śmierci tego Lewiatana. No to myślę, że spoko. Tego żabojada. Właściwie żaby. Także kochani, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie, no, mam nadzieję, że już będę wiedział, gdzie mniej więcej lecieć po tę ostatnią część architekta. Trzymajcie się, pa, pa.